zginęli na nieludzkiej ziemi. Przed mikrofonem Marlena Płaska. Kim był kapitan Władysław Kruk i jak był związany z naszym regionem? Zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Chodzę na lekcje historii. Najpierw opowiadam o Katyniu, a później opowiadam swoją historię rodzinną o tym wujku, bo to jest tak jakby wujek, dziadek, bo jest brat rodzony mojej babci. I taka godzina, nieraz dwie godziny jest ta lekcja historii, żeby młodzież wiedziała, że jeszcze są świadkowie, co mają ojców czy krewnych, którzy zginęli tam. I młodzież bardzo chętnie to słucha. Władysław Kruk, oficer w Centralnej Szkole Zbrojmistrzów i w zbrojowni w Poznaniu oraz w dowództwie Korpusu nr 5 w Krakowie, kapitan uzbrojenia Wojska Polskiego. Przyszedł na świat 9 kwietnia 1896 roku w Tarnopolu, polskim, wspaniałym, pięknym mieście, dzisiaj oczywiście leżącym poza granicami. Jego rodzicami byli Dymitr i Maria z domu Karnas. Mój dziadek, babcia, Anna z domu Kruk po mężu Sekula. Mieli 8 dzieci. Moja mama jest najstarsza, Janina. Mieszkali w Tarnopolu, właśnie to jest Biała, 5 kilometrów od Tarnopola. I babcia miała 2 synów po podchorążówce i brata kapitana Władysława Kruka. Władysław Kruk był kapitanem Wojska Polskiego. Dla mojej mamy to był wujek, bo to był brat rodzony mojej babci Anny. Zachowały się pojedyncze pamiątki. Pierwszą z nich jest fotografia Władysława Kruka w mundurze oficerskim, w mundurze galowym. Tutaj jeszcze widzimy szarże porucznika, 2 gwiazdki na otoku, czapki rogatywki, elegancki mężczyzna. O, tu jest ten wujek kapitan z kolegami. W cywilnych ubraniach, w pięknych garniturach, siedzących przy stole. Władysław Kruk był wysokim, postawnym, na tej fotografii przypominającym Piersa Brosnana. Był bardzo przystojny i bardzo był lubiany. I on na przykład, jak dziadek umarł w 1934 roku, to się zajął dziećmi swojej siostry, tej Anny, i też poszło tych 2 do podchorążówki we Włodzimierzu Wońskim, skończyli Leon i Antoni. I opiekunem był, opiekunem rodziny swojej siostry, mojej babci. Zawsze im pomagał. Jednej siostrze, drugiej siostrze pomagał. Finansowo nawet. Niewiele możemy szczegółów powiedzieć na temat młodości i wykształcenia Władysława Kruka. Wiemy, że uczęszczał do Państwowej Szkoły Przemysłowej, ukończył tą szkołę i jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, więc przed 1914 rokiem, wyjechał do stolicy monarchii habsburskiej, czyli do Wiednia, i tam rozpoczął pracę jako rysownik technik budowy maszyn, a więc w zgodzie ze swoim wykształceniem. Pracował niezbyt długo, co oczywiście nie było związane z prywatnymi planami, ale z rzeczywistością, jaka ogarnęła Europę i wkrótce nie tylko, bo również cały świat. A więc mowa tutaj o wybuchu wielkiej wojny, dzisiaj zwaną I wojną światową. Już w 2 roku działań wojennych, w lutym 1915 roku, Władysław Kruk jako poddany Habsburgów został oczywiście siłą powołany do wojska austro-węgierskiego. Został skierowany na front włoski, gdzie przebywał do 1918 roku. 5 listopada 1918 wstąpił w szeregi Wojska Polskiego do zbrojowni krakowskiej. Jeszcze przed tym momentem, który uznajemy dzisiaj za odzyskanie przez Polskę niepodległości, a więc przed 11 listopada, już zaciągnął się ochotniczo w szeregi tworzącego się wtedy spontanicznie Wojska Polskiego, co uderza. W momencie, kiedy Polska powstaje, kiedy Polska się odradza, oni wszyscy niemal idą do tej powstającej Armii Polskiej. Nie inaczej było właśnie
właśnie z Władysławem Krukiem i w styczniu 1920 roku został skierowany na kurs, jak to określono w dokumentach, mistrzów puszkarskich do Centralnej Szkoły Puszkarskiej w Warszawie. Oczywiście jest pewien rusycyzm, który nam się tutaj pojawia, mówiąc o określeniu puszka, czyli armata, dotyczy niczego innego, jak właśnie wojsk artyleryjskich. Po ukończeniu tych stosownych szkoleń uzyskał wynik celujący, a więc no, można tak określić, że to jego doświadczenie wyniesione pewnie z I wojny światowej, z walk na Ukrainie, potem jeszcze uzupełnionym szkoleniem dało w efekcie znakomitego żołnierza. No i za chwilę przyszedł kolejny sprawdzian, a więc konflikt z Rosją sowiecką, który zagroził bytności tego odradzającego się naszego państwa, młodej II Rzeczpospolitej. Oczywiście Władysław Kruk walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, mianowicie w maju 1920 roku został przydzielony do Generalnego Inspektoratu Artylerii przy Naczelnym Wodzu, a więc Józefie Piłsudskim. Odegrał bardzo ważną rolę podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku. Mianowicie odpowiadał za stan techniczny wszystkich dział, wszystkich armat wzdłuż pasa obronnego na linii Warszawa-Modlin. Można użyć takiego stwierdzenia, że tak naprawdę odpowiadał za skuteczność polskiej artylerii. Analizując przebieg bitwy, analizując jakim rezultatem skończyła się bitwa warszawska, no, możemy postawić taką tezę śmiało, że wywiązał się ze swojego zadania w sposób celujący. I on był już w 1926 roku kapitanem wojska i on był nawet profesorem w Szkole Zbrojmistrzów, gdzie mieściła się na Cytadeli w Warszawie. Mieszkał najpierw na ulicy Targowej, później w Jabłonnie, bo tam generalicja mieszkała. W 1921 roku został skierowany na kurs oficerów zawodowych w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu, a następnie skierowano go do Centralnej Szkoły Puszkarskiej w Warszawie. Od późnej jesieni, dokładnie od 30 listopada 21 roku do kwietnia 29 roku, Władysław Kruk pełnił służbę w Centralnej Szkole Zbrojmistrzów oraz w Zbrojowni nr 3 w Poznaniu. W sierpniu 1935 roku skierowano go jako szefa do uzbrojenia w dowództwie Okręgu Korpusu nr 5 w Krakowie i tam odtąd pełnił służbę prawdopodobnie aż do wybuchu II wojny światowej. Dla mojej mamy to był wujek. Mama opowiadała, że jeździła do Warszawy właśnie, jak oni mieszkali w Warszawie. No i często odwiedzała. No i on też przyjeżdżał do Kielc później, jak był zaopatrzeniowcem w tą amunicję. Przecież to też przyjeżdżał do Kielc. No były takie spotkania rodzinne. Mama była najstarsza i w 30 roku brali ślub w Tarnopolu, a w 37 przyjechali do Kielc. No bo po prostu wujek, ten kapitan Władysław Kruk, on był zaopatrzeniowcem w wojsku, przyjeżdżał do Kielc, do Granatu, do Skarżyska i mówi do mojego taty, jedź do Kielc, będziesz tu pracować. A mój ojciec skończył szkołę taką zawodową w Tarnopolu, nie miał pracy. Mówi, że dam ci bilecik, pójdziesz do tego Granatu i mój tato się tam zatrudnił. No i właśnie mój tata od 1938 roku przyjechał do Kielc i dzięki temu może akurat nie był wywieziony na Sybir. Mówiąc o osobie Władysława Kruka, również należy kilka słów powiedzieć na temat jego rodziny. Założył rodzinę, pojął za żonę panią Janinę z Leśkiewiczów. Można powiedzieć, że był również spełniony jako mąż. Nie miał dzieci. Żona w czasie wojny gdzieś zaginęła i po wojnie się nie odezwała. Po prostu wszyscy wiedzieli, że mama w Kielcach mieszka, na ulicy Chorzej mieszkaliśmy wtedy, przed wojną. To mogła się zgłosić, ale widać, że może zginęła. Nie wiemy o niej nic. Niestety nie posiadamy precyzyjnych informacji dotyczących wydarzeń z września 1939 roku. Nie wiemy dokładnie, w jakiej formacji Władysław Kruk walczył. A jak właśnie się zaczęła wojna, to mój tata pojechał tam na wschód, no i się w Tarnopolu spotkali. I widział się jeszcze właśnie we wrześniu z nim. I on właśnie, jak zaczęła się wojna, po tej bitwie pierwszej,
szedł w stronę właśnie Zaleszczyk. Przyszedł do swojej siostry, mojej babci, pożegnać się. I mój tata też był tam. No i on mówi, że on idzie z wojskiem, no ale nie zdążył, bo go zabrali. Ktoś z rodziny widział, jak go aresztowali. Na pewno był w więzieniu, a później w tym obozie w Starobielsku. Listy może dochodziły do babci, ale babcia była już w Kazachstanie, a do mojej mamy nie doszedł żaden list do Kielc. Niestety dopełnieniem tego tragicznego losu Władysława Kruka był los jego najbliższych. Większość członków jego rodziny została w 1940 roku deportowana do Kazachstanu, gdzie na zsyłce spędzili kilka lat. I właśnie przez to, że miała moja babcia brata kapitana, dwóch synów po podchorążówce, to tych osób pierwszych wywozili na Sybir, bo to była inteligencja, osoby chyba zagrażały Rosji. Ich było 7 osób, to jest tak, babcia z 5 dzieci i siostra jej, Stefania Kruk, to razem 7 osób ich wywieźli nad Irtysz, wieś Rudniki Majskie i tam bardzo dużo osób, jak moja ciotka opisuje, było dużo z Tarnopola, profesorów z Lwowa i niektórzy umarli tam na tej ziemi. Część rodziny Władysława Kruka opuściła Związek Radziecki wraz z armią generała Andersa. Armia Polska tworzona na terenie Związku Radzieckiego to jest konsekwencja podpisania porozumienia Sikorski-Majski. Jednym właśnie z głównych punktów tego porozumienia było utworzenie z polskich jeńców wojennych, które było 250 000 w Związku Radzieckim. Było utworzenie z nich polskiej armii. Oczywiście niewypełnianie zobowiązań przez stronę sowiecką, oczywiście tarcia, których przyczyną był nieznany jeszcze wtedy los polskich oficerów, których w tej armii brakowało. Oni już nie żyli, ale nikt z polskich władz, z generałem Władysławem Sikorskim, premierem rządu emigracyjnego, nie miał pojęcia o losie tak tragicznym polskich oficerów. Właśnie te tarcia spowodowały, że jeszcze przed ujawnieniem zbrodni katyńskiej armia generała Andersa opuściła Związek Sowiecki, udając się na terytoria kontrolowane przez Brytyjczyków, czyli do Persji. Babcia umarła przed samym przyjazdem w 1946 roku, a ten Jurek miał 13 lat, on no, rozchorował się i umarł tam wcześniej nawet niż ta babcia. Właśnie jak już można było iść z Andersem, to poszło 3 braci mamy i ta ciotka. Bracia walczyli pod Monte Cassino, znaleźli się później w Anglii. Razem z tą armią granice Związku Radzieckiego opuściły dziesiątki tysięcy cywilów, w tym również wdów, kobiet, sierot, dzieci, polskich obywateli, Polaków, którzy uciekli z tego sowieckiego piekła. A ciotka znowu, jak szła z Andersem, znalazła się w Indiach i statkiem przepłynęła do Meksyku. Ciotka była nauczycielką tych małych dzieci. Tu jest ta szkoła, gdzie w Meksyku były te sieroty. Spośród wszystkich członków rodziny Władysława Kruka do Polski w 1946 roku powróciła tylko jedna z jego sióstr, pani Stefania. To była ciocia mojej mamy, no i ona, już można było w 1946 roku przyjechać, to przyjechała jedna do Kielc. Mam tutaj nawet kartę repatriacyjną jej, że ona przyjechała do nas, bo ona była najbliższą osobą mojej mamy. Nie miała już gdzie wrócić, bo tam już Rosja była przecież, w Tarnopolu. Ona bała się, bo mówili, że ich z powrotem wywiozą tam, w tamte tereny. I ona nie opowiadała, ta ciocia, babcia Stefania. Bała się mówić coś więcej. Dopiero jak moja ciotka, to jest siostra mamy, która była w Kazachstanie i szła szlakiem Andersa, znalazła się w Kanadzie przez Meksyk i ona chciała wrócić do Polski. Ona przyjechała w 1989 roku, usiadła koło mnie i kazała pisać życiorys, jak tam przeżyła ten Kazachstan. W 1989 roku, co te wybory były, to ona przyjechała w lipcu i prosiła o obywatelstwo. No i później wujek przyjechał, jej mąż, a dzieci zostały w Kanadzie.
No dzieci to nie rozumiały tego, dlaczego mama ich zostawia, a przyjeżdża do Polski, ale nie rozumieli, że ona była Polką i ona tęskniła za tą Polską. Była wielką patriotką. Chciała w Polsce umrzeć, a mogła być w Kanadzie dalej. I umarła w 93 roku. Zbrodnia katyńska na mieszkańcach Kieleczyzny. No, to ja też dałam tutaj dane o wujku tutaj moim. To IPN wydał to. Także człowiek wykształcony i dlatego musiał zginąć. Dopiero w 1943 roku, jak w Katyniu były odkopane te osoby, dopiero pomyśleli, że i on na pewno tam leży. Wtedy wiedzieli, że już nie wróci. Nie wrócił. Dopiero w latach, jak były te listy ze Starobielska, i dopiero ja się dowiedziałam z tej gazety Zorza, że leży w Starobielsku. W 1990 roku było napisane nazwisko, imię ojca, data urodzenia. Żołnierz może zginąć w walce, ale potajemnie został zabity strzałem w tył głowy. To było poniżające dla wojskowego. Poniżające było, że on nie zginął w walce. Wojskowy to do ostatka, jak to się mówi, walczy, prawda? Pojechałam w 2000 do Charkowa. Jest to zdjęcie. O, tu jest ta tabliczka. Jest napisane: kapitan Władysław Kruk, urodzony 9 kwietnia 1896, Tarnopol, oficer, inspektor, szef uzbrojenia. To jest to epitafium na cmentarzu. Byłam taka zadowolona, że już wiem, że tu leży, że nie wiem w którym miejscu, ale że tu w Charkowie leży. To było moje marzenie, żeby wiedzieć, gdzie on leży. W 90 roku się zapisałam do rodziny katyńskiej. W styczniu będzie 20 lat, jak jestem prezesem. Myśmy posadzili dęby tym naszym ojcom, dziadkom na kadzielni, żeby ta pamięć nie zaginęła, bo dąb to jest życie, to jest drzewo, które żyje długo i każdy, kto pójdzie, to będzie wiedzieć, dlaczego myśmy te dęby posadzili ku ich pamięci. Póki żyjemy, to tą pamięć przekazujemy, póki my żyjemy. O bracie swojej babci, kapitanie Władysławie Kruku, opowiedziała Anna Łakomiec, prezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska oraz Marek Jończyk z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller. Zginęli na nieludzkiej ziemi.